brzegami. Tędy dekle kurde jeżdżą. Dekle to czołgi. Skoty i inne takie ciężkie sprzęty. No, ja się tym najeździłem tutaj kurde cysternami. Po tym właśnie jeździłem. Potem po lasach, na karlikach. Karliki to jest poligon brzegania. Potężny, może tam kurde jak były ćwiczenia na poligonie, to strzelali kurde 3-4 tygodnie non stop. Tam jest rampa rozładunkowa. Pociągi się rozładowywało. Jak przychodził węgiel, koks, kurde. My ładowali i rozładowywali całą noc, ale to jest było kilkaset łopat, to nie było tak, że wpadło, no, każdy dostał, załóżmy, kilka wagonów i się szalało do rana. No, później pamiętam, żeśmy z tych wagonów wrócili do jednostki, a w jednostce Bożanty, czyli podchorążowie, zajęli prysznic i się kąpali. I coś tam kurczeli, że nie mogli wejść. A był taki kapitan Grębas, Włodek, Orzeź, żeśmy go zwali. Twardy zawodnik jak diabli. I mówi, co? Las tam pod prysznic, jak ich skopał normalnie po dupach i zaczął kopać. Wypierdzielił ich z tych podchorąży, mój Maciuś kąpać. Jak trzeba było, to potrafił nawet o, zaleźć za skórę. Twardziel był, prawdziwy żołnierz z takich krwi i kości. Ale jak trzeba było, to też się postawił za swoimi ludźmi.